Natalka, co jest grane? Dlaczego nie przyszłaś wczoraj? Co jest z twoim telefonem? Nie mam w zwyczaju przyjaźnić się z kimś, komu nie mogę ufać. Co? Co ty pieprzysz? Jak się rozmawiało na przystanku z Marcinkiem o moim spotkaniu w restauracji? Myślałeś, że to nie wyjdzie? To przez ciebie został pobity. Kombinowałaś ile wlezie, żeby go mieć i oczywiście nie mogłaś poczekać, aż ja mu powiem, że go nie chcę, tak? Elka, ja chciałam tylko... Oszczędź sobie kalorii, chudzino. Piotrek powiedział mi wszystko wczoraj. Bo ja mogłam się domyślić, że jak się jest zdradliwą suką, to się z tego nigdy nie wyrasta. Elka, posłuchaj. Ja chcę ci pomóc. Ty mi? Nie poniżaj się. Skończmy tę farsę. I przy okazji nie życzę sobie omawiania moich prywatnych spraw na forum w internecie, zrozumiano? Zajmij się sobą i tym swoim przydupasem. Elka, nie rób tego. Do widzenia. Ty, Marcy, to chyba twoja żona, nie? Ty, ja ci zaraz wypuknę. Ty się denerwujesz. Przecież widzę, że to ona. Cześć! Ja tylko na chwilę. Chciałam ci podziękować za to, że mnie wysypałeś przed Elką. Świetnie to rozegrałeś. Teraz została już całkiem sama. I to ty jesteś za to odpowiedzialny. Chyba jest dorosła, wie co robi. Tak, i jesteś pewien? A wiesz, wczoraj przypadkiem widziałam na mieście samochód tego jej dupka. Siedziało w nim kilku kolesi. No, na akwizytorów to oni raczej nie wyglądali. I wiesz, jakimś gliniarzom akurat zachciało się jeść i stanęli sobie obok przy pizzerii. I taki niepozorny monter, co sobie grzebał w skrzynce telekomunikacyjnej, nagle jakimś dziwnym cudem zwinął narzędzia, skończył robotę i wszyscy się zawinęli tą wypasioną furą. Wiesz co? Myślę, że monterom teraz się nieźle powodzi. Mówisz poważnie? Nie! To kolejny odcinek historii o psie sąsiada. Dzwoń do tatusia. Powiedz, że żona ma termin na 1 lipca. Aha. I sprawdź w kalendarzu, czy Haliny to wtedy. Złóżcie zamówienie na sprzęt. Marcel, wynajmijcie jakąś metę w pobliżu. I dajcie tam dwóch ludzi na miejsce, okej? Okay? Jeszcze nikt nie odbiera. Trochę się bałam, bo wiesz, zraniony facet to gorzej niż nosorożec. Powiem wam jedno, odpieprzcie się ode mnie raz na zawsze, jasne? Będę miał teraz trochę pracy. Piotr. Dobra, posłuchasz mnie przez chwilę? Życie do uwierzenia, daj to wadze do zważenia.